Partnerem programu jest Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa. Sponsorem programu jest Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Sponsorem audycji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Operator programu Czyste Powietrze. Winogranie. Winobranie w Zielonej Górze to oczywiście święto wina, ale także podczas naszych spotkań na antenie Radia Index i Index TV nie zabraknie również tematów naukowych. Co prawda studenci mają jeszcze odrobinę wolnego, trwają jeszcze akademickie wakacje, ale nim się obejrzymy, znów będzie 1 października i nowy rok akademicki. Oczywiście u nas także podczas naszych spotkań będzie pojawiała się nasza uczelnia, natomiast w tym pierwszym dniu, w sobotę, rozmawiamy również z profesor Marią Mrówczyńską, wiceminister do nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, witam serdecznie w naszym studio. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa redaktorów i Państwa przed radioodbiornikami. Zanim będziemy wchodzić w tematy akademickie też w naszym dzisiejszym spotkaniu, to przede wszystkim Pani Profesor, pytanie, czy już po tych kilkunastu miesiącach już udało się wdrożyć w nową pracę, w nowe miejsce i czy jest różnica między pracą na Uniwersytecie Zielonogórskim, a pracą właśnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego? To zacznę od drugiej części pytania. Oczywiście jest różnica. Uniwersytet Zielonogórski to przede wszystkim dydaktyka, badania naukowe. No i oczywiście przez ostatnie dwa lata trochę obowiązków akademickich wynikających z tego, że pełniłam funkcję prorektora do spraw współpracy z gospodarką. Natomiast w ministerstwie to głównie działalność urzędnicza. Akurat w przypadku moich kompetencji to jest innowacje i rozwój, więc w moim zakresie są różnorakie programy związane właśnie z rozwojem i z innowacjami. Również programy europejskie, międzynarodowe i druga bardzo, bardzo szeroka działalność to jest szkolnictwo wyższe. Mam w nadzorze Polską Komisję Akredytacyjną, całe kształcenie, funkcjonowanie uczelni od tej strony takiej dydaktycznej. Także jest dużo obowiązków i wracając do początku pytania, nie za bardzo mam czas zastanawiać się, czy już się wdrożyłam, czy nie, po prostu zadań jest tak dużo, że nie myślę, tylko wykonuję po prostu swoje obowiązki. Przeniesiemy się może już trochę w winobraniowy klimat. Zielona Góra stoi tym winem, winiarzy mamy no właściwie to po całym regionie rozproszonych. Jakby mogła Pani właśnie powiedzieć, jak to wino w naszym mieście się przejawia, może od takiego punktu naukowego? Od naukowego. Patrząc na Uniwersytet Zielonogórski, to nie zapominajmy, że mamy Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, gdzie na przykład jest linia pilotażowa, na której można wykonywać małe, krótkie serie produkcji wina. Mamy też swoją winnicę i właśnie przy Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, ale też i w Zaborze. Są to doświadczalne winnice z różnymi rodzajami winorośli. Prowadzimy też studia podyplomowe, nie zapominajmy, enologia, cieszące się dużym zainteresowaniem. Jeśli chodzi o Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych i winnice, to nie zapominajmy, że to jest spadek po Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. W wyniku połączenia Uniwersytetu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej te chyba już 6 lat temu albo 7 przejęliśmy i kultywujemy tradycje winiarskie jako Uniwersytet Zielonogórski. Wracamy do tematów gospodarczych, bo tak, województwo lubuskie, Zielona Góra właśnie stoi winogronem, winnicami. No i teraz jak ta współpraca właśnie uniwersytecka, ona może wyglądać między właśnie winiarzami, winnicami a nauką? Bo mówimy o kierunkach, które właśnie pojawiają się na uniwersytetach i to może być też przyszłość, jeżeli chodzi właśnie o tematy gospodarcze? Tak, uważam, że może być to przyszłość. Patrzmy na to, jak bardzo dynamicznie rozwija się winiarstwo w naszym regionie. W związku z tym winiarze też potrzebują takiego wsparcia trochę naukowego, może mniej merytorycznego, ponieważ są no, bardzo dobrze zaznajomieni ze swoją winnicą i tym, co uprawiają, ale było wiele takich pomysłów dotyczących tego, jak wspomóc winiarzy, na przykład przez projektowanie aplikacji, które pozwoliłyby uniknąć tego, co było ostatnio, czyli tych przymrozków, albo w jaki sposób zabezpieczyć winorośla przed przymrozkami. Rozmawiałyśmy ostatnio z panią poseł Polak na temat i również z winiarzami na temat tego, w jaki sposób
nie tylko zadymiając, prawda, czy osłaniając winogrona w sposób taki bardzo materialny, można wprowadzić nowe metody, które będą chroniły przed takimi przymrozkami, które pojawiają się już wtedy, kiedy te winorośla są w pełni rozkwitu, a myślę, że to będzie się przejawiało, bo no, klimat nam się zmienia, ale jednocześnie trafiają się zimne noce, zimne tygodnie, które, jak wiemy, w tym roku spowodowały ogromne straty w winiarstwie. To słyszymy, że naukowcy no, nie próżnują, jeżeli chodzi o szukanie tych rozwiązań. A jak to wygląda z perspektywy winiarzy? Tak zapytam, czy oni chętnie właśnie korzystają, współpracują z uniwersytetem? Tak, współpracują. Może ta współpraca nie jest jeszcze taka, jak życzyłby sobie pan rektor, profesor Wojciech Strzyżewski. Też współpracują z wspomnianym przeze mnie wcześniej Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, ale ta współpraca też jest taka dydaktyczna, bo wiem, że winiarze przychodzą na studia enologiczne prowadzone przez Instytut, no i teraz zapomniałam, jak się nazywa, na Wydziale Biologii, ale też i przychodzą właśnie do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, ale też jest i współpraca z Instytutem Inżynierii Środowiska, gdzie mamy gleboznawców i geologów, którzy też wspomagają winiarzy w wyborze odpowiednich warunków gruntowych do produkcji winorośli. Dzisiaj też pojęcie winiarza zmieniło się. To już nie jest człowiek, który sobie hobbystycznie uprawia parę winorośli, ale to już są dzisiaj przedsiębiorcy. I to, co myślę również cieszy nasze ośrodki akademickie, to jest także to, że wśród tych winiarzy są między innymi absolwenci naszej uczelni. Tak, oczywiście, to popatrzymy na nas region i wejdziemy w każdą gałąź gospodarki, to wszędzie są nasi absolwenci. Do jakiegokolwiek przedsiębiorstwa nie pójdziemy, czy informatycznego, czy przemysłu ciężkiego, prawda, czy jakiegoś automotive, czy elektromobilności, wszędzie są nasi absolwenci. I to tylko potwierdza tezę, że takie uczelnie regionalne jak nasza uczelnia, to są uczelnie, które są regionotwórcze, miastotwórcze. Popatrzmy na Zieloną Górę. Miasto uniwersyteckie, jak widzimy przy wjeździe do Zielonej Góry. Bez tego uniwersytetu no, nie wyglądałoby tak, jak wygląda. Pamiętajmy też, że w latach 60., kiedy Wyższa Szkoła Inżynierska zaczynała funkcjonować dlatego, że taka była potrzeba na rynku, tak? Powinno być potrzeba była kształcenia pracowników do zakładów, które wtedy funkcjonowały. Polska Wełna, Zastal, Falubas, Lumel. Bez uczelni wyższej region się nie rozwija. I to też widać na obszarze Polski. Ja w tej chwili, nadzorując uczelnie, no mamy prawie 100 uczelni publicznych i 300 niepublicznych. Wszystkie te mniejsze regiony walczą o to, żeby kształcenie akademickie u nich było. Przekształcają wyższe szkoły zawodowe w akademie, chcą pokazać, że region się rozwija i jest silny nauką i kształceniem na poziomie wyższym. Zdaniem pani profesor, Uniwersytet Zielonogórski idzie z duchem czasu, nadąża z otwieraniem kierunków, jeżeli chodzi o jakieś nowości. Tak, oczywiście zawsze co roku otwieramy kilka nowych kierunków, których oczekuje otoczenie społeczno-gospodarcze. Na pewno też są takie kierunki, które będą wymagały reformy i ewentualnego przemyślenia, czy w dalszym ciągu należy to utrzymywać, czy może faktycznie należy zamknąć, ale tak, uważam, że nadążamy z duchem czasu. Popatrzmy, jakie mamy fantastyczne kampusy, i kampus A, i kampus B. Mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić inwestycje związane z salami gimnastycznymi, bo one wymagają jednak trochę pracy. I będziemy tworzyli nowe miejsca też w akademikach dla studentów. Zobaczcie, co się stało na kampusie A, jak pięknie wyglądają akademiki. Pan rektor i pani kanclerz Katarzyna Łasińska pozyskują te fundusze na taką działalność po to, żeby studentom dobrze się żyło. Rozmawiamy o biznesach, ale porozmawiajmy też o przyjemnościach, no bo winobranie to jest również dla pani taki czas, kiedy w weekend jest w Zielonej Górze. Jak ocenia pani winobranie, z czym się kojarzy, co lubi podczas tego święta i pod kątem naukowym, gospodarczym, ale też zupełnie prywatnym? Ja jestem zielonogórzanką, urodziłam się w Zielonej Górze i po studiach we Wrocławiu wróciłam tutaj z powrotem, więc pamiętam te winobrania od wielu, wielu lat i muszę powiedzieć, że od kilku lat to winobranie w mojej ocenie zmieniło się na duży plus. Nie jest to już taki stragan spod Giewontu,
ale to miasteczko winiarskie, w którym tutaj jesteśmy, wkoło ratusza, jest fantastyczne. Ja zawsze z wielką przyjemnością przychodzę na wino i w tej chwili też jestem w drodze na kieliszek wina. Uwielbiam białe wino, wytrawne, półwytrawne i z przyjemnością zawsze kosztuję. Niestety martwi... To już takie szczegóły, to może nie wchodźmy. No, ale może tak, martwi mnie tylko jedno, że tych stanowisk jest tyle, a da się wypić tylko 3 kieliszki wina. Trzeba co roku gdzie indziej. Tak, też się staram. U nas, słuchajcie, ważne tematy podczas naszego winobraniowego studia. Naszym gościem była profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Winogranie. Sponsorem audycji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, operator programu Czyste Powietrze. Sponsorem programu była Castorama. Miło Was widzieć na winobraniu. Partnerem programu było Miasto Zielona Góra, stolica polskiego winiarstwa.